Cześć, witajcie. Dzisiaj będę miał dla Was recenzję słuchawek bezprzewodowych na Bluetooth od firmy Plantronics. Sprzęt, który co prawda nie jest najtańszy, ale oferuje bardzo dobrą jakość wykonania oraz genialną jakość dźwięku plus bardzo dobrą funkcjonalność. Dzisiaj zobaczycie te słuchawki bardzo dokładnie, posłuchacie jakie mają zalety i ewentualne wady. Dokładne ceny w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy. Zapraszam. Przed nami słuchawki Plantronics BugBeat 505 bezprzewodowe na Bluetooth. I zobaczcie sobie na początek, co dostajemy w zestawie. Mamy porządnej jakości kabelek audio, pozłacane wtyki, natomiast taki zwyczajny gumowy. Kabel bardzo podstawowy, ale wystarczający, żeby korzystać z tych słuchawek w trybie przewodowym, co jest oczywiście na pewno dużym plusem. Mamy też kabelek do ładowania baterii, mamy także torbę z taką metką Plantronics. Torba taka dość przeciętna, no ale jest. Też jest Quick Start Guide i opis co do czego. Same słuchawki, jak widzicie, działają z Androidem oraz z systemem iOS, czyli urządzeniami firmy Apple. Mamy też aplikacje dedykowane ogólnie Plantronicsa. Można sobie z tego skorzystać. Co do baterii, ładuje się ona tutaj około 2 godziny i tak średnio wystarcza na 8-10 godzin do 18 w ekstremalnych przypadkach. Zależy też jak głośno te słuchawki użytkujemy. Same słuchawki za chwilkę obejrzymy, natomiast zobaczcie jak są one wykonane. Mamy bardzo fajny gumowany pałąk. Jest on dość elastyczny, dość wytrzymały, naprawdę fajny. Takie fajne tutaj logo błyszczące Plantronics. Od spodu bardzo dobrej jakości skóra, bardzo mięciutkie. Następnie porządne plastikowe elementy, bardzo fajna metka Plantronics, coś co na pewno wyróżnia ten produkt. Mamy metalowe prowadnice, bardzo precyzyjnie można tutaj na ząbkach rozsunąć. Słuchawki rozszerzają się bardzo mocno i dochodzimy do bardzo ładnych elementów, czyli panel sterowania, play, pauza, do przodu, do tyłu. Po drugiej stronie nie mamy sterowania, tylko logo Plantronics, natomiast mamy włącznik. Słyszeliście chyba, że słuchawki mówią właśnie Power on, battery high, czyli bateria naładowana, włączone. Mamy tutaj przycisk, który może nas tutaj informować na żądanie. Jest już on także do odbierania rozmów. Po drugiej stronie mamy głośniej, ciszej. Jeśli naciśniemy oba naraz, mamy wyłączenie mikrofonu. I oczywiście port na ładowanie tych słuchawek oraz port na podłączenie słuchawek bezpośrednio. Wtedy oczywiście nie ma potrzeby korzystania z baterii, z zasilania. Są to po prostu dobre słuchawki przewodowe, naprawdę fajne. Ale to nie wszystko. Zobaczmy jeszcze bardzo ważną rzecz, czyli same pady. Zobaczcie, otwiera się to aż tak. Oznaczenie bardzo fajne, left, right. Oczywiście słuchawki na uszne, nie wokół uszne, więc nie mierzę Wam tu w ogóle przestrzeni, bo żadne uszy tutaj nie wejdą. To jest oczywiste. Natomiast zobaczcie, gąbeczka jest bardzo miękka. Nie ma jej co prawda zbyt wiele, bo tylko tyle się ubija. Natomiast skóra też jest wysokiej jakości. Więc nie dość, że ładne, to jeszcze naprawdę bardzo wygodne. Tak jak nie lubię słuchawek nausznych, bo mnie po prostu cisną, mam wrażliwe uszy, to te słuchawki są naprawdę komfortowe. Generalnie w sumie tylko dwa modele, czyli Plantronics BugBeat 505 oraz stare, już kiedyś bardzo dawno recenzowane słuchawki Skullcandy Lowrider, ale wersja 2.5, były dla mnie naprawdę komfortowe. Zobaczcie jak to wygląda na manekinie. Oczywiście one nam tutaj pełnego wygłuszenia nie dadzą, bo nie zakrywają całych uszu, natomiast są bardzo wygodne, dobrze do głowy przylegają. Naprawdę to jest świetne. Pozostaje nam jeszcze je zważyć. Dobra, waga wskazuje 0. Wskakują na manekina i mamy 157 gramów, 158, 155 podaje producent, więc plus minus się wszystko zgadza. Naprawdę bardzo wygodne, świetnie zrobione i świetnie wyglądające słuchawki bezprzewodowe. We'll be right back.
No dobrze, czas na kilka zdań podsumowania. Generalnie, jeśli chodzi o słuchawki, to nie jestem fanem słuchawek nausznych, dużo bardziej wolę słuchawki wokouszne. Natomiast w tym przypadku jakość wykonania i zapewniony komfort jest na tyle duży, że te słuchawki nie powodowały u mnie dyskomfortu, który powoduje większość słuchawek nausznych, ponieważ mam bardzo wrażliwe uszy na jakikolwiek nacisk. W tych byłem w stanie wysiedzieć naprawdę kilka godzin i było bardzo dobrze. Słuchawki nie cisną, pady są bardzo miękkie, sama jakość wykonania jest rewelacyjna, do tego mamy ciekawy design, sam kształt, no i oczywiście najważniejsze, czyli dźwięk. Dźwięk w tych słuchawkach jest bardzo szczegółowy, precyzyjny, bogaty, naprawdę dobry. No i mamy też funkcjonalność, czyli cały panel sterowania, możliwość podpięcia przewodu, czyli słuchania, pomijając baterię wbudowaną, na przykład jak nam się rozładują, podłączamy kabelkiem i słuchamy dalej. Słuchawki też do nas przemawiają, mówią nam o stanie baterii, więc to jest też bardzo dobre. Bateria jest wytrzymała, wystarczy na ładnych kilka godzin użytkowania każdego dnia, dlatego też tutaj dla tych słuchawek wysoka ocena i myślę, że rekomendację mogę też spokojnie przyznać, ponieważ jeśli chodzi o headsety Bluetooth, jest to zdecydowanie najlepszy egzemplarz, model ostatnich kilku, nawet kilkunastu miesięcy. Naprawdę bardzo dobre słuchawki, które mogę porównać jakością dźwięku, jakością wykonania do chociażby słuchawek bezprzewodowych firmy Bose, które testowałem bardzo dawno, naprawdę kilka lat temu, ale pamiętam jeszcze ich testy, wspominam je naprawdę dobrze. Plantronics jak zwykle zrobił dobrą robotę, udane słuchawki, bardzo funkcjonalne. Mam nadzieję, że z czasem też jeszcze troszeczkę stanieją, bo ta cena w tej chwili nie jest jeszcze na każdą kieszeń, ale sprzęt jest tego wart. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach, pozdrawiam Was, cześć!